Witam Panie Jarosławie, w naszym programie Park Maszyn. Witam przy okazji treningu kadry z okazji tego turnieju, który się odbędzie w sobotę, po finału Mistrzostw Europy. Jak Pan się tutaj czuje tutaj w Gdańsku? Jak ten tor Panu odpowiada? Jak to jest w ogóle przez lata? Lubił go Pan, polubiwał, czy nie? Czy takie tor techniczne? Różnie bywało. Różnie tutaj bywało w Gdańsku. Pamiętam dobre występy, ale też niezbyt dobre występy i no mówię, no to różnie mi się to jeździło. A dzisiaj? Ale to nigdy nie jest tak, że sezonowi jest później nierówny i można powiedzieć, że wszystko może się pozmieniać. Dzisiaj dobrze, dzisiaj pojeździliśmy trochę, wiadomo, dopasowanie sprzętu, wyczucie geometrii toru. Wydawało się, że całkiem dobrze to wszystko wygląda i tego się trzymamy. A ten późny start sezonu dla motoru, czyli tydzień dłużej, nie wiem, można obadać ten sprzęt, przeczekać, bardziej przygotować się tak mentalnie, czy to jednak brak startów? Jakby Pan tak na wadze postawił, to lepiej ten tydzień jeszcze dłużej, czy jednak brakuje tych startów? Nie, no nie pomaga. To takie czekanie, przekładanie przez warunki pogodowe nie pomaga w przygotowaniu się optymalnie, żeby wejść w sezon. To zawsze jest jakaś zmiana planu, to zawsze są takie deficyty startów i testów, wjechania się w motocykl, więc trochę to gdzieś tam na pewno zawsze komplikuje te przygotowania, ale i z tym sobie poradzimy. A te turnieje przedsezonowe, te indywidualne, to jest Pan zadowolony ze swojej dyspozycji? Nawet nie mówię o punktach, tylko że czuje się Pan silny? Jak to wygląda przed tym sezonem? Wszystko jeszcze miarodajne, no bo to jest dużo testowania, to jest taka jazda jeszcze na sztywno po zimie. Wszystko dopiero się gdzieś tam rozpędzi, rozkręci, więc daleko idących wniosków nie ma co wyciągać. Ja po prostu gdzieś tam chcę się przygotować jak najlepiej do tego sezonu, który zaraz się dla mnie zaczyna. I tyle, no. Jest Pan z najlepszego rocznika, czyli tak jak my z Darkiem też naszego programu, też 8-2. Jak to wygląda u Pana z takim przygotowaniem przed sezonem? Jest teraz trudniej? Jest Pan bardziej skupiony i świadomy tych przygotowań niż wcześniej, jak na przykład 10 lat temu? Zdecydowanie tak, to właśnie jest. Więcej tych przygotowań, więcej treningów. Będzie trzeba się pilnować też? To inaczej nie będzie. To już nie będzie inaczej. Tak, ze wszystkim. Jest mnóstwo rzeczy, o które trzeba zadbać, łącznie z dietą, łącznie właśnie z treningami przez całą zimę. Intensywnością tych treningów, to z wiekiem trzeba więcej dać od siebie, żeby być w tej oczekiwanej formie. A jak Pan się zapatruje na współpracę z Bartkiem, z Mazlikiem w drużynie? Czy uważa Pan, że to będzie taka synergia, z tego coś może być więcej? Że sobie możecie dać nawzajem coś? Czy jeszcze Pan czegoś potrzebuje, szuka? Nie, no na to liczymy, że przede wszystkim, że stworzymy dobrą, zgraną drużynę. To jest bardzo ważny element w sportach zespołowych i myślę, że tak będzie, bo znamy się już naprawdę spory czas i uważam, że będziemy na pewno stworzymy dobry, zgrany zespół. A teraz ten mecz najbliższy, jak Pan się zapatruje? To chyba w Częstochowa, tak? Tak, wyjazdowy mecz, nieczęstochowy. Jak tam Pan? No kolejny, właściwie nie kolejny, ale pierwszy. Ale bardzo trudny wyjazd do bardzo mocnego rywala. To tak będzie na pewno. I co mam myśleć? No to tak nic nie odkryję, nic nie powiem. Nic nie powiem ciekawego na ten temat. No na pewno będzie, na pewno będziemy starali się pojechać to spotkanie optymalnie jak najlepiej, ale no mówię, no zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo mocny, więc szykujemy się bardzo solidnie. A tak jeszcze tu Darek, takie pytanie na koniec, a propos Pana szczerości zawsze wypowiedzi, czy to, że Pan nurkuje, to wpływa na to, że nie nabiera Pan wody w usta? To nie ma chyba wpływu, wydaje mi się, zupełnie. Dawno nie nurkowałem, szczerze mówiąc. Aha, dawno nie. No nic, to dziękuję, w takim razie powodzenia życzę w sobotę i w całym sezonie. Bardzo dzięki.